Jeżeli chodzi o motywację do biegania, to przede wszystkim dać sobie czas, pamiętać, że to jest proces i nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu osiąga się spektakularne efekty. Myślę, że w bieganiu to jest tak niezwykła dyscyplina, że mniej znaczy więcej. Fajnie, jak motywują nas takie wewnętrzne aspekty jak radość, przyjemność z biegania, kiedy to lubimy, kiedy chcemy poprawić samopoczucie, zdrowie, spotkać się z przyjaciółmi, poznać nowych ludzi, pobyć w przyrodzie, pobiegać sobie czy w górach, w lesie, nad morzem. Skupić się na takich aspektach pozytywnych, wewnętrznych, żeby budować tą motywację właśnie od środka. I myślę, że od tego przede wszystkim bym zaczęła. Jesienią i zimą widzę jeszcze więcej pozytywnych aspektów biegania. Przede wszystkim wzmacniamy odporność. Pamiętam, jak na studiach nam mówili, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie i tego się trzymam. W bieganiu nie ma złej pogody. Czy zima, czy jesień, czy lato, czy wiosna, zawsze jest odpowiednia pora na bieganie. A zimą tym bardziej przyjemnie, że są dodatkowe efekty uboczne, profity z powrotu z treningu, kiedy można wziąć ciepłą kąpiel, napić się herbaty. Jest jeszcze fajniej niż latem czy wiosną, kiedy jest cieplej. No i dodatkowo forma, odporność, zdrowie. Ja widzę same plusy i po prostu wyjść, pobiegać. Nie wiem, czy bym motywowała bliskie osoby, czy dalsze osoby znajome w taki sposób bezpośredni. To znaczy, nie zmuszałabym chodź pobiegać, bo to trzeba dla zdrowia, dla formy. Chcesz być szczuplejsza, to rusz 4 litery. Tutaj bardziej bym motywowała przez pokazanie, jakie to jest fajne, zachęcanie do wspólnych wyjść. Też warto zwrócić uwagę, żeby motywować poprzez nagrody, czyli te profity, te korzyści z biegania, czy to w trakcie, czy po, a nie wstydem, nie karą, czyli jak nie będziesz biegał, czy biegała, to coś tam, raczej właśnie pozytywnie, że możesz wiele, wiele zyskać. I zachęcać. Myślę, że najlepsze motywowanie bliskich osób to wspólna aktywność. Dzieci są stworzone do ruchu i dzieci nawet nieszczególnie motywowane z natury będą wszędzie biegać, skakać, pływać. Dzieci ruch uwielbiają i to jest w ogóle podstawa rozwoju człowieka, ruch. Myślę, że dzieci nie trzeba specjalnie motywować do aktywności fizycznej, a jeżeli już, to myślę, że najlepszym sposobem jest właśnie modelowanie, czyli najlepszy przykład. Przykład płynie z góry, więc modelować, pokazywać dzieciom, że ruch jest fajny, przyjemny, jak najwięcej czasu spędzać wspólnie właśnie w ruchu. Jeżeli mówimy o stresie takim permanentnym, stałym napięciu, to zupełnie inna bajka, bo taki przedstartowy, przedtreningowy stres to jest bardziej regulacja pobudzenia i mamy tutaj do czynienia zarówno z eustresem, czyli takim pozytywnym, fajnym stresem, który nas mobilizuje, wydziela się adrenalina, noradrenalina, kortyzol, mamy dużo więcej siły. No i jeszcze mamy do czynienia z dystresem, czyli takim stresem, który może nas sparaliżować, który sprawia, że mamy mniej siły, blokujemy się, czujemy się sztywni, spięci. I jeżeli obserwujemy, że jest to pozytywny stres, wykorzystać jak najbardziej po to, żeby ten bieg był jeszcze przyjemniejszy, żeby był dla nas efektywny. Jeżeli czujemy, że to jest dystres i tego napięcia jest zbyt dużo, to są przeróżne techniki obniżania. Każdy jest inny, każdy z nas jest tak po prostu inną historią, jesteśmy tak indywidualni, że no,
ciężko by mi było dawać jakieś takie wskazówki dla każdego. Myślę, że warto sprawdzić, jakbym miała wybrać takie najważniejsze, to warto sprawdzić oddech. To jest taki niezwykła część, aspekt biegania, oddech przeponowy, wydech, relaks, wdech, aktywacja, poćwiczyć sobie oddychanie, jeżeli chodzi o regulowanie pobudzenia. Myślę, że warto porządnie się rozgrzać, jeżeli potrzebujemy więcej mobilizacji, jeżeli potrzebujemy rozluźnienia, można zakończyć taką rozgrzewką bardziej statyczną, rozciąganiem statycznym. Na pewno to, co obniża napięcie, to pozytywne myślenie, afirmacja: jestem gotowa, jestem pewna. I koncentrowanie się tak naprawdę na tym, co mam do zrobienia tu i teraz, w danym momencie. Jeżeli widzę, że tego stresu jest zdecydowanie za mało, to pobudzam się. I tutaj najprostsze wskazówki: kofeina, właśnie porządne dogrzanie się, trening wyobrażeniowy. Tak naprawdę tych wskazówek jest mnóstwo. Najważniejsze to zastanowić się, jaki to jest stres i czy jego jest za dużo, za mało, czy w sam raz. Jeżeli w sam raz, to do boju. To jest dobre pytanie. Wiara w siebie to jest element pewności siebie, a pewność siebie to jest umiejętność, na którą możemy cały czas pracować. I ważna jest świadomość swoich umiejętności, wiara w te umiejętności, prezentacja wtedy, kiedy potrzeba. I z tą wiarą w siebie, z pewnością siebie, to jest tak, że to jest umiejętność, więc jest płynna. Nie jest stała, tak że ja jestem pewna siebie teraz i już zawsze będę. Żeby tą wiarę w siebie wzmocnić, zbudować, to podpowiedziałabym, żeby solidnie trenować, przygotować się dobrze, żeby w tym momencie startu czerpać z niego głównie radość, żeby to była nagroda za całe nasze przygotowanie. Koncentrować się na tym, na co mamy wpływ, nie na pogodę, nie na rywala, tylko na to, co ja robię, jak oddycham, o czym myślę. Warto byłoby również myśleć właśnie pozytywnie, to co chcę robić, a nie czego nie chcę robić, czyli biegnę, oddycham, trzymam tempo, skoncentrować się na sobie, na swoich zasobach, na swoich możliwościach. Myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Jakbym miała wybrać dwie takie top, to pozytywne myślenie i przygotowanie. Nie robię progresu mimo ciężkiego treningu i myślę, że to może być przyczyna braku progresu, czyli zbyt ciężki trening. I tutaj mam dwa pomysły w głowie w odpowiedzi na to pytanie. Pierwszy jest taki, czy ja w ogóle odpoczywam, czy ja włączam odpoczynek w trening, bo często obserwuję w świecie osób biegających, trenujących, że zapomina się o tak ważnej jednostce treningowej, jaką jest odpoczynek, regeneracja. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, czy to umysłowo, psychicznie, czy fizycznie, nie jesteśmy w stanie zaobserwować tego progresu, bo zwyczajnie w świecie nie ma ku temu zasobów, nie zaszły procesy regeneracyjne. Z drugiej strony myślę sobie o czymś niestety coraz bardziej popularnym i częstym, czyli uzależnieniu od biegania, czy w ogóle od sportu. Jeżeli obserwujemy przez dłuższy czas, załóżmy przez 3 tygodnie braku treningu, pojawia się lęk, czy stres, czy takie napięcie, o kurczę, nie biegam, nie trenuję, to myślę, że warto się temu przyjrzeć, być może skorzystać z pomocy psychologa, czy psychoterapeuty, czy lekarza, bo to często niestety prowadzi albo do jakichś problemów zdrowotnych, do kontuzji, do innych trudności. Warto się przyjrzeć, z jakiego powodu może ja tyle trenuję, czy uciekam od jakichś innych aspektów, które to bieganie, trenowanie ma przykryć. A jeżeli to jest kwestia stricte związana z odpoczynkiem, najprostsza rzecz: włączyć odpoczynek jako jednostkę treningową w proces i trzymać się. To też jest trening, bardzo ważny. Myślę, że pytanie też, jakiego rodzaju jest to kontuzja. Czy to jest kontuzja, która była spowodowana wypadkiem, czy zmęczeniowa. Ja uczę swoich podopiecznych, żeby skupiali się na kontuzji jako wyzwaniu
jak już przeżyją to, ten ból, no bo to wiadomo, jest strata, to jest przykra sprawa, kontuzja, jak już przeżyją, pogodzą się, zaakceptują, że ta kontuzja jest, potraktować to jako wyzwanie. Często w tym czasie, kiedy nie jesteśmy w stanie trenować tak intensywnie, możemy wzmocnić te części ciała, które są zdrowe, możemy stosować trening mentalny, w tym trening wyobrażeniowy, uczyć się różnego rodzaju technik, metod we współpracy z psychologiem sportu, których nie znaliśmy wcześniej. Możemy więcej czytać, uczyć się, oglądać filmy, spotykać się z przyjaciółmi, ze znajomymi, stworzyć sobie przestrzeń na inne pasje. Ja myślę, że jeżeli potraktujemy kontuzję jako szansę, a nie jako problem, to możemy po kontuzji wyjść jeszcze mocniejsi i może to być tylko plus. Z powrotem do biegania po dłuższej przerwie jest tak samo z rozpoczynaniem biegania w ogóle. Myślę, że to trzeba dać sobie przede wszystkim czas, pamiętać, że zdrowo, powoli, mniej jest na pewno lepsze od więcej takiego szarpania, zaczynania na szybko, żeby tylko wrócić do formy. Warto sobie ustalić takie prozdrowotne, fajne cele, krótkoterminowe, na przykład na tydzień, długoterminowe na miesiąc, czyli czego ja chcę, jak ja to zrobię. Fajnie, jakby to było realne, żeby to było możliwe, ale też ambitne. Cieszyć się tą aktywnością po powrocie, cieszyć się zdrowiem, właśnie nie szarżować, żeby wracać sobie powoli. Myślę, że taki powrót po kontuzji na pewno uczy pokory, uczy cierpliwości, a z mojego punktu widzenia w sporcie to są cechy bardzo przydatne, korzystne i warto, żeby każdy sportowiec je w sobie pielęgnował, a powrót po kontuzji stwarza ku temu możliwości. To jest dobre pytanie, bo myślę, że bieganie dlatego jest takie piękne, bo mierzymy się ze sobą praktycznie cały czas. Kryzysy są rozwojowe. Ja myślę, że po każdym kryzysie, czy to na trasie, podczas maratonu, ultramaratonu, czy dziesiątki, czy piątki, czy nawet podczas treningu, warto pamiętać o tym, że ten kryzys minie. Wszystko mija i po kryzysie pojawia się nowa jakość i ta jakość będzie zupełnie inna. Więc przeżyć, przetrwać. I teraz jak go przetrwać? Tutaj akurat bym poleciła nie skupiać się za bardzo na sobie, na swoich myślach. Na głębokim oddechu, rozglądać się naokoło, liczyć sobie drzewa, biegaczy. Tak, żeby nie skupiać się za bardzo na tym, że czujemy się gorzej. Włączyłabym to pozytywne myślenie, że to minie, dam radę, wytrzymam, za chwilę będzie lepiej. Warto również tutaj w kryzysie się uśmiechać. To jest taki trik psychologiczny. Nie wiem, czy zauważyliście kiedyś, czy jak biegną maratończycy, ultramaratończycy, triatloniści. Oni się dużo uśmiechają. Ja myślę, że im w ogóle nie jest do śmiechu, że to nie jest przyjemne. Znaczy jestem pewna, bo sama to przeżyłam. Ale uśmiechają się, dlatego że podczas uśmiechu wydziela się oksytocyna, serotonina. To są hormony, które uśmierzają ból. I paradoksalnie jest nam łatwiej wtedy, kiedy się uśmiechamy w momentach największego kryzysu. Więc jakbym miała podać taki jeden trik, to uśmiechajmy się, kiedy jest nam najgorzej, a to minie i za chwilę pojawi się nowa, lepsza jakość. Ja myślę, że to jest właśnie ten element, z którym najczęściej przychodzą zawodnicy sportowcy do psychologa sportu. Mają potencjał, mają zasoby, możliwości, a nie koniecznie wiedzą, jak je wykorzystać, kiedy, jak je wzmacniać i rozwijać. Jak to zrobić? To jest bardzo indywidualna kwestia. Tylu, ilu jest zawodników, tyle można by książek napisać. I te plany szyte są na miarę. Myślę, że to jest bardzo zależne od historii, od potrzeb, od oczekiwań, od możliwości, od tego, ile mamy czasu. Ja uważam, że zawsze warto spróbować i ten potencjał można wykorzystać jak najbardziej, żeby wzmocnić mocne strony, popracować nad tymi zasobami niewykorzystanymi. Na przykład możemy budować pewność siebie, pracować z celami, możemy
koncentrować się na dialogu wewnętrznym, budować postawy, uczyć się regulować emocje, ale przede wszystkim, przynajmniej taka jest moja filozofia, skupiać się na dobrostanie, na zdrowiu i na radości, przyjemności z każdej aktywności fizycznej. Mam nadzieję, że wskazówki, podpowiedzi, o których Wam przed chwilą mówiłam, wykorzystacie, że będziecie zdrowi i szczęśliwi, będziecie czerpać jak najwięcej radości z biegania, realizować swoje cele, marzenia sportowe i do zobaczenia na trasie.